Ohayo Moshki, z tej strony Momo i witam Was w sierpniowym odcinku Brzoskwinki. Bez przedłużania zacznijmy od anime miesiąca. Anime miesiąca to Call of the Night i jest to dość nowe anime, cały czas wychodzi. Z tego co pamiętam, aktualnie ma chyba 3 odcinki. Jednak chciałam Wam je polecić głównie ze względu na kreskę, ponieważ kreska i klimat tego anime jest przepiękny po prostu. Sam właśnie klimat jest bardzo tajemniczy i taki zachęcający, ale nie oszukujmy się, ja osobiście oglądam te anime tylko i wyłącznie dla głównej postaci, którą jest Nazuna Nanakusa i jest dosłownie połączeniem Togehimiko z Boku no Hero i Karari Momobami z Kakegurui. Obejrzyjcie to chociażby dla tej postaci i gwarantuję, że się nie zawiedziecie. Czas na pytanka. Dość częstym pytaniem, które od Was dostaję, jest to, jak przekonałam rodziców na cosplay. Pozdrawiam. Otóż, moi drodzy, ja tak w ogóle nie zrobiłam. Po prostu nagle zaczęłam robić cosplay i nikt nie miał z tym problemu tak naprawdę. Ale specjalnie dla Was zapytałam się mojej mamy, co o tym sądzi i tutaj jest jej odpowiedź. Mama. Moi widzowie się pytają, co sądzisz o tym, że robię cosplay. Jaki? No ogólnie. To twoje hobby, no to robisz. Da co? Czas na ulubieńca miesiąca, moi drodzy. Ulubieniec miesiąca jest to lakier do włosów, ale uwaga, to jest tak dobry lakier, który poleca wielu cosplayerów do wigów. Kiedy go zobaczyłam, to go kupiłam i uwierzcie mi, naprawdę się sprawdza, naprawdę jest świetny i gdyby nie on, nie dałabym rady zrobić tak wielu cosplay, bo w ostatnim czasie właśnie dość sporo zrobiłam i po prostu ten lakier po prostu. On robi wszystko. Układanie wigów z tym lakierem jest tak łatwe, po prostu jest tak świetne. Zrobiłam coś niesamowitego z takim szczurem dosłownie. Moja siostrzenica robiła cosplay i ułożyłam jej wiga i oto jest efekt. Proszę Was, to jest świetne. Po prostu tak bardzo Wam to polecam, tak bardzo kocham ten lakier, że jak mi się skończy, to nie wiem, co ja zrobię po prostu. Ale tak, to do wigów totalnie. Czas na kanji miesiąca. W tym miesiącu nie podam Wam jednego kanji, a po prostu słówko. Te słówko wymawia się gakko i jest to szkoła. Tak, moi drodzy, po prostu jest już koniec sierpnia niedługo i zaraz wszystko będą zalewać back to school, poradniki do szkoły i takie inne rzeczy. Może nawet sama coś nagram z tej serii. I teraz podam Wam taką ciekawostkę, ponieważ od słowa gakko jest słowo uczeń, który się wymawia gaksei i pisze się też podobnie, także to tak przy okazji. Czas na cytat z anime. Ciężka praca może wygrać z talentem. Rock Lee, Naruto. Tak, totalnie się z tym zgadzam. Myślę, że sama postać Rocka Lee jest bardzo motywująca. Przedstawia to, że dzięki pracy, wiary w siebie i po prostu chęci można osiągnąć to, co się chce. I moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby właśnie po pierwsze się nie poddawać, po drugie wierzyć w siebie i chcieć. I chcenie czegokolwiek jest kluczem do wszystkiego. Tego trzeba też jeszcze zrobić. Czas na brzoskwinkowe wyzwanie Momo i w tym miesiącu chciałabym, żebyście wykonali jakiś cosplay z użyciem tego popularnego marynarskiego mundurka, który jest dość często ukazywany w różnych anime o tematyce szkolnej. Wiecie, o co mi chodzi, też tutaj macie zdjęcie, także jeżeli posiadacie, to wszystkie cosplaye z tym mundurkiem są akceptowane. Także tak. I to by było chyba na tyle. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dawać łapeczkę w górę, komentować. Wbijajcie na moje social media, na Instagrama. To jest bardzo ważne. Jeżeli lubicie moją twórczość, to wbijajcie na Instagrama. I to chyba tyle. Dziamatane!